Witajcie. Dziś przesiewamy łąki. Pewnie będziecie się śmiali, że wciągam takim dużym ciągnikiem taki oto widoczny wał. Ale no tak wyszło. Na pewno bym tutaj wałował 80-ką, ze torem 80-11. Ale wał niedawno zrobiliśmy własnoręcznie. Wszystko jest z naszego pomysłu. Później wysiądę, pokażemy. A chcieliśmy zalać go już na świeżo olejem, takim jak jest w New Hollandach, żeby później nie mieszać, bo planujemy w ogóle wszystkie ciągniki przejść na ten olej. Już w 12 jest ten olej wlany, jeszcze właśnie reszta została i będzie prawdopodobnie, bo najczęściej chodzić z tym 80 z tym wałem. Ale tak wyszło, no to jadę New Hollandem, bo nie zdążyłem jeszcze tego oleju tam zmienić. A szkoda, no bo wiadomo, później te skrzynie w New Hollandach nie lubią za bardzo, jak tam jakieś zanieczyszczenia będą. Hipol się dostanie, brudny, nie wiadomo jaki, tam z różnych przyczep gdzieś tam się korzysta takimi starszymi ciągnikami. A wał taki, no dosyć fajnie nam to wyszło, powiem wam. Jest też korek, że można wlać wodę, ale w tej chwili nie ma potrzeby. Jest tylko zakręcone, żeby tam żaden syf się nie sypał. Później te siódemki, nie wiem, teraz nie widzicie, bo daleko jest z fokusem. To jak będzie bliżej, to coś powiem, jak to robimy mniej więcej. A wał zrobiliśmy taki z rury, chyba 1,20 m ona ma średnicy, już nie pamiętam. Można zmierzyć później. Zaspawane z boku krążki, osadzone takie czopy, piasty z łożyskami. Z tyłu ośka jest od stara, przednia. No mostu to bym tam nie wsadzał, gdzie takiego zybucha ciężkiego. Siłownik jakiś tam był, zawsze w domu coś tam się znajdzie. Stali też było. Pospawaliśmy węże do siłownika puszczone, pomalowany tam z grubsza. Jeszcze tam parę szczegółów trzeba będzie dopracować. Skrobak jeszcze właśnie, może to słychać. Troszkę tam trąca coś, jakiś sporniczek jest, troszkę wystaje. Bo to rura była przywieziona ze Śląska, gdzieś tam kupiona. Nie wiem nawet po czym to jest. Ale ona jest spawana. Ma szwy i to na złość jest jeden, tak jak mamy rurę wzdłuż i jeszcze jest akurat w koło. I tak pechowo się trafiło. Taka rura była, no na Śląska aż musieliśmy po to jechać. Ponad 200 km. Była tam w dobrej cenie. I tak wyszło, no ale to jest wszystko jeszcze do zrobienia. A to łąki tutaj takie bardzo mokre, jak na taki rok suchy. No teraz nie jest bardzo sucho, ale jak na poprzedni rok, no to tutaj jest elegancko. Bo nareszcie ziem, no to tam jest lipa, suchutko fest. A ja tutaj nie opuszczam podwozia, tam go w ogóle nie podnoszę, nie ma potrzeby. Nawracam i poszedł raz przy razie. A to łąki takie właśnie, jak mówię, po niemieckie. Trzeba to poprzesiewać, bo ta trawa już jest no nie taka jak powinna być. To kosi się, ale z tego za wiele nie ma. Tutaj jest w sumie, tak jak patrzymy, to jest tutaj 8 hektarów ponad. Tak jak przesiewamy, bo tam jest na końcu jedno było siane później. Na bieżąco się tam działki gdzieś przesiewa, co potrzeba. Zależy, chociaż szczerze mówiąc, te stare łąki jakieś, zakładane jeszcze za Niemców, nie wiadomo kiedy, potrafią lepiej dawać trawę, lepsze wydajności niż te siane, które siejemy teraz. One po paru latach już się wykańczają i kompletnie nie ma też nic, trzeba to przesiewać. Albo jakieś pole tam na 2-3 lata zrobić, kukurydzą przejść. A tutaj bezorkowo tak siejemy. Fokusa tutaj ja widzę, ale pewnie znowu słabo widać. Zaraz może się zjedziemy, no akurat dojedzie do nas tam. Ale no, zestaw wam dobrze znany. Idzie tylko talerzówka z przodu nacina, z tyłu ten wał oponowy, redlice talerzowe. Nie ma potrzeby zbyt głęboko tego wsiewać, bo później ta trawa też tak się nie wyłoni z tego od razu, no bo wiosna już tutaj rusza wegetacja. A ta stara trawa, wiadomo jaka jest, taka jest, ale chce też rosnąć, no i to wszystko się będzie tam jedno z drugim tłukło. No, a wał tak fajnie, widzę, podoba mi się ta robota za nim. Chociaż może by nudna, ale
O, Filip nagrywa, oczywiście filmik będzie. A teraz będzie okazja zobaczyć, jak to tam wygląda siew. Jedziemy raz przy razie, trochę tego jest. O, jakieś takie góreczki tutaj, bo to nierówne łąki bardzo. Dużo roboty, żeby to wyrównać tak do bardzo, bardzo, żeby było równo. A tutaj trochę tam agregat te górki tak skrobie. Wał tego już tak nie przygniecie, ale no takie powierzchniowe te bryłki jakieś darnie wyrwane, to dognięcie ładnie nasiona, jakieś chmury podchodzą, może deszcz przyjdzie, to by to fajnie później wschodziło, tyle że deszcz teraz byłby niewskazany chyba, bo przyklejałyby się nasiona do wału, a to nie byłoby za dobre, wszystko później wyłazić będzie, nie wiadomo co by z tego wyszło. Wał wysiądę, na koniec pokażę. Tak właśnie teraz się zastanawiam, jak to będzie z filmami. Czy jak myślicie, robić dużo filmików? Załóżmy, że z tego robię teraz vloga, później Filip jeszcze nagrywa zwykły filmik pod muzykę, czy bardziej vlogi wolicie, czy takie filmiki, to dajcie znać w komentarzach, bo to jest wasz wybór, co chcecie tam oglądać u nas. A my no, mamy teraz sporo zajęcia. I jeszcze druga kwestia. Chyba później pojadę też talerzować ten ugór, który tam kiedyś wyrywałem, te drzewka. Później to trzeba będzie zaorać i nie wiem, możecie też, teraz zobaczę, zrobimy jak mi tutaj wyjdzie czasowo, ogólnie jak się obrobię, ale chyba czasowo będzie za długie to, żeby zrobić w całość, także będzie osobny film z tego, mam nadzieję. A na przyszłość tak napiszcie, czy może więcej akcji w jednym vlogu takim tam gdzieś skupić, króciutko coś powiedzieć, czy załóżmy każdą z osobna. No różnie to bywa. To jest wszystko kwestia tego, co się robi i co jest do powiedzenia. A my siejemy 30 kg na hektar, plus minus jest ustawione trawy. No trawę też idealnie tej dawki nie utrzymamy, tak, bo to jest leciutkie ziarenko. W sumie, jeśli to można nazwać ziarenkiem, wiadomo jak trawa wygląda, nasienie takie drobne. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już tam kiedyś próbnie robiliśmy, no to było dobrze. Bo tak jak tutaj te łąki w koło tutaj jest, no to różnie dzierżawimy, ale ileś lat się to używa, to tam zależy, które gdzie się tam, w jakim czasie wzięło tą dzierżawę. To się gdzieś próbowało orać kiedyś, no ale to jest bardzo energochłonne, paliwa dużo, kamieni też, masa wtedy wychodzi, bo tutaj jest bardzo podmokły teren i jak przychodzi zima, to te kamienie, wszystko, mróz wysadza do powierzchni, no tak to działa natura. A też w poprzednim filmiku mówiłem, że to na inny dzień zostawimy, więc może dzisiaj opowiem, jak to się zaczęło, od kiedy ja jeżdżę maszynami. No, mam 21 lat w tej chwili, a jeżdżę od 6 roku życia, także no popatrzcie, już trochę jest. Trochę latek jeżdżę. O dobra, muszę chwilę kończyć, bo coś mnie tu wołają. Dobra, jestem, bo mi tutaj mieli sprawę do mnie, coś tam się zapytać. I na czym skończyłem? Aha, no to wychodzi na to, że 15 lat już jeżdżę. No wiadomo, początki, no to nie było to co teraz, że tam się jeździło 2000 motogodzin rocznie i tak dalej. Zaczynałem od 30, jak większość chyba. Kto posiada 30, to wie, że dla takiego małego brzdąca, no to najlepiej jest na sprzęgło. 30 jest wciskane w dół, także nawet jak nie ma się siły wzrostu odpowiedniego, no to się staje na to sprzęgło i bez problemu je się wciśnie. A ja zaczynałem gdzieś tam wtedy w lutym, jak miałem 6 lat, a jestem ogólnie ze stycznia, no to świeżo po urodzinach. Dziadek mnie tam uczył, no i tak widzicie, do tej pory się jeździ, a prasowaliśmy wtedy. Lato przyszło, no to już prasowaliśmy na dwie prasy Forschnitt K442, 100 hektarów siana, słomy w sumie razem wtedy, no się nazbierało. No to tam ludzie zbierali, tam z wujkiem
My z dziadkiem to prasowaliśmy na dwie prasy, ja 30, dziadek 60, to tłukliśmy te hektary i tak się pomału jeździło, no już 60 też gdzieś tam później, chyba jeszcze w tym, no niewiele później zacząłem jeździć, a gdzieś już tam na następny rok, no to już wszystko, 912, 12 wtedy była i wtedy nic innego nie było jeszcze, tylko te ciągniki. Także 60 z 30 była z prasą, a 912 i 12 no to musiały cały czas śmigać z przyczepami, wozić, bo to było, o, zepsułem to nawracanie, było co odbierać. A prasowaliśmy wszystko na ziemię z blachami, ludzie zbierali, a tutaj gdzie jest ta olcha, tam jest z boku taki dołek mocny, bo siano często prasowaliśmy z drabinką prosto na przyczepę. I tam jest taki dołek i pamiętam zawsze trzeba było odczepiać przyczepę, bo już ciągnik 30 czy to nawet i 60 nie dawał rady i kopała się, bo, no bo mokre łąki bardzo, teraz suche lata to nie widać tego. A tutaj jak były te mokre lata 2009-2010 powódź, no to tu wszystko jest zalane. W zimie to tu można było na łyżwach jeździć, jedna wielka kałuża. Tutaj z tyłu gdzie zawracałem jest taki rowek, rzeczka, można powiedzieć, no rzeczka, bo to ma nazwę, tam już nie będę mówił jaką. Mniejsza o to. Ale no i tak to wygląda. A później już, jak już jeździłem 12 i 912, to już tam nie było dla mnie problemu. Starem jeździłem, starem z przyczepą się buraki ładowało na polu. No to oczywiście pastewne, bo cukrowych teraz nie siejemy, kiedyś też były. Ale to z początku takiego sztola V50 mieliśmy, kopało się, woziło bezpośrednio do cukrowni. Później weszły te czasy, że zaczęli zabierać sami na pryzmę, sypało się, ale pastewne też. Zresztą do tej pory troszkę tam siejemy, ale to tak na własne potrzeby. No to ręcznie te pastewne gdzieś tam starem się podjeżdżało. No to do tego trzeba się urodzić. To nikogo nie wsadzicie takiego, że nie miał styczności tym i on nagle będzie nie wiadomo jak jeździł. No. Może ktoś mi tutaj mówić, że tak jak Manitou Cup wygrałem już dwa razy pierwsze miejsce, raz drugie w pierwszej edycji. Że taki młody, że coś, albo że takimi dużymi sprzętami jeżdżę, no ale licząc, no to jest trochę lat już jednak. Jak taki, niech będzie gość, który ma 40 lat i on zaczął w wieku 20 lat, no to on jeździ tak naprawdę 5 lat ode mnie, tylko dłużej. A ile jeszcze lat przede mną, ile motogodzin? Ja przyznam się, liczyłem kiedyś, to był 2017 rok, chyba jakoś tak najbardziej taki, najwięcej roboty miałem. W polu się robiło i dużo w te trasy jeździłem też ciągnikiem. Manitou oczywiście też gdzieś tam po usługach. Był bardzo taki fajny rok, mi się bardzo podobał. Chociaż później już miałem trochę dość. Ale potrafiłem tygodniowo wypalić 1000 litrów paliwa. No to może dla niektórych to będzie mało, bo ja wiem, że ciągnikami takimi po 500 koni, no to dziennie można tyle spalić, to nie jest problem. Ale no jak my tutaj takimi ciągnikami, jak tutaj widzicie u nas na kanale, takimi sprzętami, ja to sobie tam liczyłem wszystko, kiedyś właśnie zapisywałem, żeby to wiedzieć, no to jest pokaźna ilość tych litrów. Ale jak jest robota, to się robiło. A ja jeszcze wtedy chodziłem do szkoły, no to w wakacje to się doginało dzień i noc, do spania było bardzo mało, ale było. A przyszedł wrzesień, szkoła, a trzeba było robić, nie? No to tam ja do szkoły nigdy jakoś tak, no w sumie w podstawówce miałem wzorową frekwencję przez ileś klas, a później już no roboty coraz więcej sprzętu i się tak już trochę odpuszczało, chodziło, wiadomo, tam nigdy nic nie zawaliłem, żadnych poprawek nie miałem, z semestrów nie musiałem tam zbytnio poprawiać nic, raz się zdarzyło tylko z matematyki, ale no to jest przedmiot chyba taki trudny dla większości. Ale to nie z tego powodu, że nie chodziłem gdzieś do szkoły. Ale no i się zaczęła ta szkoła wtedy, a ja no ginałem, jeździłem dzień i noc, potrafiłem wrócić gdzieś tam nad ranem o 6, wykąpać się, jechać do szkoły do Wrocławia jeszcze 30 km. No to już tak trochę się źle zaczynałem czuć, już mnie tam serce, już mi dokuczało, powiem wam, że się bałem i trochę trzeba było wystopować, ale później zima przyszła, w zimie trochę był przestój. Odespałem, zregenerowałem się i teraz już jeszcze kolejny rok po tym przeleciał taki trochę mniej obfity.
zobaczymy jaki ten będzie. Zima taka była dosyć fajna, mieliśmy co robić, bo ja nie lubię siedzieć, to chyba można zauważyć, ja siedzieć nie będę. Ja chyba bardziej się zmęczę, gdybym na przykład w niedzielę miał siedzieć w domu tak cały czas coś, no nic nie robić, niż w ciągniku cały dzień, to ja odpocznę. No to jest dziwne może dla niektórych, ale tak to jest. No i nic, no nie wiem co, tu jeszcze by... Wysiądę, chyba pokażę ten wał i nie ma co tam więcej opowiadać. Minutek tam pewnie też trochę się już nazbierało. A piszcie właśnie, co tam chcecie, co mam nagrywać, ja jestem do dyspozycji. Będziemy, także w Kielcach będziemy w piątek. W sumie jeszcze dokładnie nie znam terminu, kiedy zobaczycie to, co ja teraz mówię, ale jeśli będzie wcześniej, to będzie zmiana planów. Będę w piątek i w sobotę z ekipą. Filip będzie, Ilonka też będzie, będzie vlog na pewno z tego. Być może będzie jeszcze jakaś miła niespodzianka, ale to jesteśmy wszystko jeszcze w trakcie rozmów, zobaczymy. Może nastąpi coś ciekawego, ale nic jeszcze nie mówię. Nie ma co mówić zawczasu. A tutaj pomału to idzie trochę. W szerokości ten wał ma jeszcze, może powiem, bo na pewno będą pytania. Ta rura była trochę brzydko obcięta palnikiem, tak uchem rana. My ją tam, jak zaspawaliśmy te boczne krążki, to wzięliśmy, to jeszcze ładnie docięliśmy, tak no ładnie, w miarę w linii. Bo nie dało się tego czasami dobrze dociąć, bo to było tak, no tak zygzakowato cięte palnikiem, jak tam się gościowi podobało. Ale ona ma w granicach 2,5 metra, tak średnio licząc te odchyłki tam jej. Jest przycięta w miarę równo, tylko tam takie drobne, pokażę. I daje radę, jeszcze z tyłu, ale to może też pokażę, jak będę z tyłu. Ośka w starze, jest przednia na pojedynczych kołach, wiadomo. A tak myślimy, czy nie obrócić tych kół felgi odwrotnie. I wtedy tak się powinno zazębiać, że jak wał się kończy, te 2,5 metra załóżmy, opony mają gdzieś niecałe 20 cm każda szerokości. I jak my je obrócimy, one będą wystawać z tyłu, na boki. I jak się tym wózkiem wypoziomuje, tak siłownikiem dociśnie, to nam się to zwiększy jeszcze, praktycznie będzie 3 metry brał wał, tak jak agregat. Chociaż wtedy i tak trzeba trzymać przesunięcie, bo ciągniki są tak samo szerokie i wtedy kolejny cały czas te same ślady, to jednak na połówkę sobie raz to rozdzielić i później już lecieć raz przy razie. Ale to zobaczymy, tam jeszcze ośka jest założona, jeszcze nawet nie pomalowana, bo jeszcze zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać. Wody jeszcze nie laliśmy. Ale będziemy siali też od zera łąki po kukurydzy. Tam, gdzie był filmik nagrywany z kukurydzy po gradobiciu, taka bardzo była wybita. To będziemy z tego nagrywać, to też możliwe, że coś tam nagramy. Bo będziemy siali. Ale dobra, idę pokazać. Nie robimy cięcia, tak jak chcieliście bez cięcia, no to dobra, wysiądę bez cięcia. No, tak to wygląda. O, i tutaj felga jest z przesunięciem tarczy, praktycznie na krawędzi opony, albo i jeszcze dalej. I jak my to obrócimy, to będzie wystawało jeszcze tutaj po zawał i na siłowniku tutaj wypoziomować to i będzie wtedy jeszcze powiększona ta szerokość. Chociaż jest też pomysł, żeby dać bliźniaki, bo mamy takie koła też. A tutaj no tak to wygląda. No tam może coś słychać, jak on sieje. Ale dobra. Trzymajcie się, na razie, cześć.